Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry GeoGuessr. I tak jak mówiłem wczoraj, słuchajcie, zagram sobie sobotni challenge, więc jakby jeżeli już graliście w niego, to możecie mi potem pisać. A jeżeli nie, no to co, to ja sobie dzisiaj w niego zagram, więc co? Z takich rzeczy bieżących to... czy coś mogę wam opowiedzieć? Chyba nie mam jakichś specjalnie dużo jakichś takich zmian bieżących, poza tym, że... O, wiem co mogę wam powiedzieć, wiem, warto. W piątek, słuchajcie, byłem pierwszy raz na siłowni. Napieprza mnie każdy mięsień ciała. Zacząłem ćwiczyć. Będę na Instagramie wrzucał więcej informacji o tym, co tam, jak tam robię i gdzie robię. W poniedziałek powinienem rzucić zdjęcie na Instagrama, a potem już na Instastory będę pewnie wrzucał, żeby już nie zapychać wszystkiego. Ale chcę wrzucać, może to komuś pomoże, może mi pomoże, bo ja chcę, żeby Mandzio nie był chudszy mniej więcej ode mnie, więc tak nie może być. A druga rzecz jest jeszcze taka, że słuchajcie, teraz uploadowałem film i logowałem się tutaj po prostu na drugą przeglądarkę, żeby nie leciało z tej samej przeglądarki. I logując się po prostu widzisz dokładną liczbę subskrybentów. I tak patrzę sobie na kolegę strategacji i tam jest 99 tysięcy, tam chyba 300 czy coś takiego, więc w sumie spoko, będzie za setka. To takie nawet miłe. Jakoś nie, że to na tym kanale specjalnie mnie interesuje, w sensie jakby nie zabijam się tą suby, zresztą chyba widzi się to, a nie o wiele tam rzeczy wynikowych. Jak zostawiacie suby czy lajki, to jest zawsze miłe, ale jakby o to nigdy nie walczę. Niemniej jednak uważam... O, to jest w ogóle jakiś trudny challenge, patrzcie, najwyższy ma 19 tysięcy tylko, bo widocznie nie weszli jeszcze literzy, nie wiem. To zobaczymy, ale to jest zawsze miłe, uważam, nie? No to zobaczmy ten dzisiejszy challenge, zobaczymy... No wydaje się, że jest trudny. Skoro tak mało ludzi ma dobry wynik, to zdawałoby się, że może być skomplikowane, ale czasami samochody są dobrą podpowiedzią, bo czasami na nich jest sporo napisane. Troszkę się oddalimy jeszcze. Nie? Czy jeszcze samochód mi nie pomoże? Hazard. Aydenmark... To jest Turcja? Turcja? Gruzja? Coś takiego? I mi klimatycznie jeszcze odpowiada to do Turcji, nie? Aczkolwiek ciężko powiedzieć. Szukajmy jakichś znaków. Jest jakaś autostrada. O, tu jest jakaś trasa, słuchajcie. Malatya. D300. Wydaje mi się, że w Turcji jest Malatya. D300. Szukajmy dróg, jak się nazywa w Turcji. Tak, to jest Turcja. D300. Dzień dobry. D300. Skręt jest na Kusaraj i Baskil. I skręt jest, jeżeli tam jest północ... Ta D300 się ciągnie tutaj? Jak patrzę. W tę stronę będzie w takim razie. Baskil. D300 się już tu kończy. Tu się kończy. Odtąd idzie D300. Na Gocu skręt. D300. Kierunek jest na Malatya. Konia. Szukajmy tej Malatii, bo to może nam trochę powiedzieć. Ergil. Czy to jest D330 już? Kurde, to jest D330. Gamoniu. Czyli to jest cały czas po D330, nie po D300? Tak, jestem absolutnym gamonią. Dobra, jestem gamoniem. D300. Jest. Czaj. I mam 38 sekund. To jest obwodnica. 10 sekund, Ignacy. Kraltuga. Obawiam się, że się nie wstrzelę lepiej. Nic mądrzejszego nie zrobię. Jest. Powinienem pojechać dalej. Malatya. Tutaj było. I to był ten skręt potem na te boki. Dobra, ale nie ma tragedii. 3000 punktów. Nie, jeden guziomek wstrzelił się w 5000, więc był kozakiem. Dobra, okej, to trochę szanuję. Co to za znak? 40 miles per hour. Witamy, kurwa, w USA pieprzony.
Jak zwykle USA oferuje nam całą gamę podpowiedzi, przez to, że jest tutaj zawsze dużo punktów charakterystycznych, zwłaszcza jak zapieprzamy przez jakieś zawszone pole na końcu świata. Super, bardzo się cieszę. Haunted Maze... Utah to jest Utah? Utah to jest chyba Utah. Utah, tu jest Utah. Haunted Maze, dobra, kliknijmy na razie tutaj. Dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, dobra, to już mamy Utah. Stan Utah już jest jakimś tam, słuchajcie, za zakreśleniem, że trafiliśmy na stan. Chyba Utah to jest Utah, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Chyba tak, no, w sensie trochę tych stanów znam, ale no, nie wiem, czy ja bym był w stanie wszystkie stany wymienić USA. Pewnie nie, pewnie bym się wywrócił. Ale na pewno sporo znam. Nie wiem, jak ja się tego nauczyłem. Chyba przez lata po prostu, osłuchując się, wiecie? Ja gdzieś tam słuchałem jakichś drużyn sportowych, wiecie, tam z NHL-a kiedyś, później jak tam o jakichś koszykarskich drużynach się zawsze słyszało, no to zawsze się te stany gdzieś przewijały, nie? W nazwach. Więc plus Amerykanie zawsze dbają o to, żebyśmy wiedzieli o ich kulturze więcej, więc nie ma problemu. Georgia Pacific. Czy to jest Georgia? Georgia Pacific to brzmi jak nazwa kompletnie firmy jakiejś, która może być absolutnie wszędzie. To brzmi jak taka standardowa nazwa amerykańskiej firmy, nie? Georgia Pacific. Nie, no dziś jestem w Utah. Dobra, to jeszcze tak. Patrząc na północ, mówiliście, no półkuli to nie muszę określać, bo to bym był w stanie zrobić. Mam góry po lewej, mam góry po prawej. No tak. No w Utah jest trochę górnie. Gdyby się tak pomyśleć. Droga idzie po trochę innym kątem. A weź na startową lokację. Zacząłem mając słońce akurat nad sobą, więc w samo południe. Ale numeru drogi żadnego nie znalazłem. Sigurd Town Corporation. Sigurd Town. Gdybym ja to wiedział. Tu jest koniec Utah już z tej strony. To Sigurd Town, to wiecie, to może być Wyoming, Utah. To może być naprawdę najmniejsza wioseczka świata, nie? W tym momencie, więc... Tu jest Salt Lake. Swoją drogą, strasznie jest ten stan taki niezurbanizowany, nie? Nie macie takiego wrażenia? Damy tu. Ej, blisko, patrzcie! Jest Sigurd. Jeden ziomek się wstrzelił prawie w samym Sigurd, nie? Ale tak uważam, że nieźle. 4600, dobra. Okej, dobra, zaczynam rozumieć poziom trudności tego challenge'u. Cześć. Tak, ja mam spostrzeżenie, że jeżeli jest coś pustynnego, to najczęściej jest to... Prawie nigdy nie widziałem żadnego innego kraju afrykańskiego niż południowej Afryki w tym geogeserze, nie? Jeszcze się upewnimy na temat półkuli. Słońce mamy... Wyjście, żeby będzie szło po tej czy po tej stronie. Patrzę na północ. Chyba spieprzyłem coś. A, tu jest jakiś znak, pewnie którego nie odczytam. Jeżeli znajdę coś holendersko brz... Nawet tam nie mogę pojechać. Super. Dobra, robimy rush, słuchajcie, może znajdziemy jakąś lepszą drogę i dojedziemy gdzieś, gdzie coś nam mądrzejszego powiedzą. Może tak zrobił. Przepraszam, no w sensie nic mądrzejszego, ewentualnie też może być Australia. To totalnie też może być Australia. Ja pierdolę. Widzicie to? Mam nadzieję, że to widzicie. Dobra, dajmy jeszcze raz lokacja startowa. W którą stronę ja ostatnio poszedłem? Chyba w tamtą, teraz pójdziemy w tamtą. Jedziemy tak bliżej prawej strony, więc... No teraz jadę na północ. Przy drodze odrysowanej od linijki. Z kamerą Google, która robiła te zdjęcia, nie wiem, w 2002 roku chyba z tą jakością, jak patrzę na to. Przesadzam, bo teraz jeszcze nie było Google Maps w ogóle. No ale tak rozumiecie cały żart, mam nadzieję. A co byście powiedzieli na jakiś
totalny amerykański, nie wiem, interior jakiś kompletny. Coś w stylu, nie wiem, tu. Trochę mi to Australia śmierdzi, tych półkuli zapomniałem, rozpoznawaliście. Mówiliście mi to, jak tę półkulę rozpoznać. Czy to wydaje mi się, że jestem na południowej półkuli? Czy raczej na pewno jestem? Chyba, że naprawdę dostanę jakiś, wiecie, środek, kurde, Arizony czy Nowego Meksyku w USA. Nie, z 2017 lat widzę, że mi się wyświetliło zdjęcie. Dzięki, ten challenge to był najlepszy challenge na świecie. Gdzie, czy masz szczęście, czy nie. To nawet nie ma prawa się zorientować, gdzie się znajduje. O, skręciliśmy drobinę w prawo, słuchajcie. Nawet gra mi spowolniła. Z tego tytułu. O, wysokie drzewa się zaczęły. A, już się skończyły. Jeżeli ktoś mi powiedział, że o, gdybyś leciał powoli, może byś znalazł jakieś szczegóły. Tysiące punktów w tym challenge'u. Byliśmy tu. Czyli myślę, że nie było jakiejkolwiek szansy, żebyśmy dokądkolwiek dotarli, bo byliśmy w okolicy jakiegoś rezerwatu. Nice. Nie mów, że znowu Rosja. Mi się zapłacze. Ciężko powiedzieć, ale to już wygląda jak Rosja. W sensie te szerokie drogi, takie błotniste, mi zawsze śmierdzą Rosją od razu. I tak nie chcę być miły, ale jakość samochodów mi też dużo mówi o tym. Ale to już mi daje. Więc wiecie co, ja mam taki obraz Rosji, oglądałem, to był ten kanał. Boże, Michał Pater, tak? Autostopem na Kołymę. On miał tą całą serię i tam on właśnie podróżował po tych takich właśnie białe blachy, to może już raczej na pewno jest Rosja. Gdzieś tam pająk był chyba, siadł nam na czymś. Tam, jak on jeździł właśnie po tych takich, wiecie, wioseczkach tych syberyjskich i tak dalej, to tak to właśnie wyglądało. I po tych, kurde, bezdrożach tam już za Uralem, nie? To tak to wyglądał ten region. Tak, to jest na pewno rosyjskie. Tak, 100% to jest Rosja. Od razu sieknę za Ural, słuchajcie. Ostatnio mieliśmy coś szczęścia z tym Czelabińskiem, więc może w tamtą stronę tym razem sieknę. Gdzie jest Czelabińsk? Wołgograd? Tu jest Czelabińsk. Ja bym gdzieś tu sieknął za Czelabińsk, jakaś droga. Ale muszę przyznać, że no szanuję panów, kurde, inżynierów i pracowników z Google, że wysyłają swoich ludzi i samochody na takie, kurde, trasy, wiecie, na końcu świata i jeszcze dalej. No to są po prostu pracownicy Google w Rosji, nie? I tyle. Kierunek jest... A, jest północ. A ja jadę w takim razie pod... Okej. Okay. A się tu wyprzedzają, co? Jak pojebani, zobaczcie na to, jakie posrane wyprzedzanie było. Okej, dobra, zacząłem rozumieć trudność tego challenge'u w takim razie. A, pytaliście mnie jeszcze, pamiętam, w odcinkach, w kontekście samych odcinków, że czy będą z jakimiś gośćmi. Wiecie co, z gośćmi są tyle problematyczne, że no, trzeba by ich zapraszać, nie? A nie każdy ma czas, a nie, to są ustawione. Nie każdy po pierwsze ma czas, nie, żeby przychodzić na takie odcinki, to jednak jest troszkę organizacji, żeby ściągnąć gości. Po drugie, wiecie, no też mi zależy, żeby ta formuła była dla mnie taka daily, nie? Już nie jest tak, że wiecie, mieszkam albo pracuję na co dzień z youtuberami, z którymi mógłbym się zderzyć. I rzadziej już widuję w ogóle z youtuberami tak in general, bo mniej takich rzeczy ogólnie robię, żeby się widywać. Więc w zasadzie pracuję z Mandziem, z Gimperem się spotykam. No i w zasadzie tyle, a chłopaki sami mają sporo roboty. Gimper ma groma, to akurat wiem. Mandzia też ma dużo, więc jakby też nie chciałbym. Może Mandzie mi się raz uda ustrzelić. Z drugiej strony Mandzie się pojawia już w tylu produkcjach tutaj na kanale, że czy w ogóle mam z nim, więc też nie chcę wam zrobić pożygu do tego człowieka, bo faktycznie może być trochę tak, że jeżeli ktoś na przykład nie przepada jego twórczości i tak dalej, no to a na przykład lubi mnie, no to tutaj może oglądać tylko mnie samego, tak? Więc jakby jestem w stanie to zrozumieć. Więc też nie wiem, czy chcę wam wpychać i nie chcę robić chyba już takiego wariantu. A to wtedy... O, był znak. Ej, byłem lepszy niż lider tej rundy. Strzał pod Czelabińsk to był jakiś... Ej, serio, coś w tym jest. Kurde, już któryś raz jestem w Rosji i znowu jest pod Czelabińskiem. A, pograny jesteś, typiarzu. Nie, no. Okej, dobra. Czy to by sugerowało, że powinienem jechać po... Te strony, tak, Ignacy? Jak to fajnie, co? Teraz jedziemy na południe, przynajmniej w południowym kierunku odrobinkę. W takim południowym wschodzie lecimy.
I ta jakość zdjęć. Och, jak dobrze. Aż mi miło móc wszystko rozczytać na znakach. O Boże, to jest, wiecie co, ja już się chyba rozbestwiłem z tym ulepszonym światem, że po prostu nie masz wtedy tego pierdolnika ze starymi zdjęciami. Dobra, no to... Ej, no ja wiem, że to jest stereotypowe, ale to musi być USA. Są żółte pasy. Żółte pasy są w USA. Pisałem, wysłaliście mi w ogóle link do strony, gdzie znajdę żółte pasy. Ale jeżeli pytacie mnie, gdzie znajdę takie rancho, to mogę wam powiedzieć, że na pewno w USA. Wiem, że to jest stereotyp, ale chcesz sieknąć w Teksas, wiecie? Znaczy, jestem prawie pewien, że będzie jakiś pojeb, który będzie wiedział, gdzie się znajdujemy, bo gra w to jakiś Amerykanin, który pewnie przejeżdżał po tej drodze. Country roads, take me home. W każdym razie widzieliście ten klip z Twitcha, jeden z najpopularniejszych klipach w Twitch Rewindzie był właśnie. Jak ten chyba Koreańczyk, tak? Śpiewał Country Roads, taki zajebiście. Strasznie mi się podobał ten kawałek. W sensie, jakoś nie brzmiał za samym kawałkiem, ale jak on go zaśpiewał, to brzmiał zajebiście. No, ładną linię melodyczną, ale to takie, wiecie, Murika, nie? O, patrzcie, był znak. Super. Ale dużo widzę. Dobra, póki nie dojadę do jakiejś innej drogi, to mogę pomarzyć. Pomarzyć o czymkolwiek, bo z tej jakości zdjęć nie wyciągnę absolutnie nic. No walę w Teksas, w sensie... Z jakiegoś powodu. Że pasuje mi to do Teksasu, taki zielono spalony, bo Teksas jest bardzo często spalony, nie jest aż taki zielony. On jest zielono spalony, więc to by pasowało mi trochę. Chociaż te prerie mogłyby wskazywać na bardziej taki Midwest, nie amerykański. Cholera wie, bo może Teksas jest bardziej rolniczy. Nie, no to jest, zobaczcie, jest stogi siana i wszystko. W sensie zwinięte te snopki siana. Więc tam było troszkę takiego rolniczego klimatu. Ale to... To jest znowu stereotyp, że Teksas jest rolniczy. Teksas ma masę przemysłu i ropy i wielu innych rzeczy. Ale zobaczyłem faceta w pick-upie, w koszuli, w kratę i zobaczyłem rancho, kurde, z rogami nad bramą wjazdową, więc sorry, musiałem to zrobić i każdy z was zrobiłby to samo w tym moim, na moim miejscu. Trudno, zdarza się. Strzeliłem gdzieś tutaj, no zobaczmy. No, Montana w ogóle bym nie wiedział. Bladego pojęcia mimo. No, byliśmy na drodze 69 przy kościele ewangelickim. Przejeżdżaliśmy obok niego, tak. Między Boulder a... Cardwell. No kurde, oczywiście. Boże, z tym jak mogę nie wiedzieć o drodze 60... drodze stanowej 69 między Cardwell a Boulder. Boulder, czy jak to tam się czyta. No, nie mogłem tego wiedzieć. Ej, wcale nie jest tak, kurde, źle. Lider ma 20 tysięcy, mam 17 200. Więc uważam, że jest naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zgadywanie, więc jestem z siebie bardzo, bardzo dumny. No to co, mam nadzieję, że się podobało wam w takim razie. Ja bym Ignacy Obyściowy, a to, moi drodzy, był GeoGuessr Challenge. Sobotni, widzimy się jutro. Bye.